Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Jestem korepetytorem przedmiotów ekonomicznych, mam na imię Alicja i dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, powiedzmy, nazwijmy to z wszechstronnej analizy struktury, ale w zakresie porównywania zróżnicowania dwóch zbiorowości. Mówiąc prościej, po prostu mamy dwie grupy i musimy powiedzieć, kto bardziej jest zróżnicowany, kto posiada bardziej podobne do siebie wyniki, czyli musimy dokonać porównania dwóch zbiorowości w zakresie zmienności, zróżnicowania. I teraz zadanie wygląda następująco. Mamy lekkoatletę A, który uzyskał w skoku w dal następujące wyniki w całym sezonie i one są podane w metrach. Wyniki konkretnie mają wartości następujące i my musimy stwierdzić, jak on wypada w porównaniu do lekkoatlety B, który startując w tych samych zawodach uzyskał wyniki takie, że i jest konkretnie podane, ile wynosiła średnia arytmetyczna i ile wynosiła suma kwadratów tych wyników. I pytanie brzmi, który z tych lekkoatletów osiągnął regularniejsze wyniki? Po pierwsze, musimy zrozumieć, co to znaczy bardziej regularne wyniki, bardziej do siebie podobne, czyli nieważne w tym momencie, kto wyżej skoczył, kto dalej skoczył, bo tutaj skok w dal, tylko kto skakał ciągle w ten sam sposób, czyli osiągał bardzo podobne wyniki do tych, które były przed chwilą osiąganych. I teraz po pierwsze musimy zauważyć, że mamy lekkoatletę A i lekkoatletę B. Dla pierwszego z nich wypisany indywidualnie w sposób zapisany w szeregu indywidualnym mamy 6 pomiarów, z których suma wynosi 43,61, jeżeli podstawimy do sumowania. No i najlepiej będzie każdy z tych wyników podnieść do kwadratu. Dlaczego? To zaraz się okaże, ale każdy wynik do kwadratu zapisany jest obok. 7,8 do kwadratu też wynik mamy i też należy sumować. Pytanie dlaczego? A dlatego, że po pierwsze możemy policzyć średnią arytmetyczną, czyli jak wzór mówi, w szeregu indywidualnym punktowym możemy sumować wszystkie ze sobą wartości i podzielić przez ile ich mamy. Czyli 43,61 dzielimy przez 6, bo tyle było wyników i mamy wynik, czyli przeciętnie można powiedzieć, że lekkoatleta A skakał 7,268 metra w każdym oddanym skoku. Ale żeby podać, kto posiadał bardziej regularne wyniki, czyli posiadał wyniki bardziej do siebie podobne, musimy dodatkowo policzyć odchylenie standardowe i współczynnik zmienności jako dwie podstawowe miary, akurat tutaj klasyczne, które badają właśnie to zróżnicowanie poszczególnych wyników. I teraz tak. Odchylenie standardowe, czy my policzymy je na podstawie wzoru tego znanego, jak średnie, jak suma x-ów różnic od średniej do kwadratu przez n i z tego pierwiastek, czy z tego wzoru, gdzie mamy sumę x-ów do kwadratu przez n minus średnia do kwadratu. Nie ma to faktycznie żadnej różnicy, ale ten wzór daje dokładnie ten sam wynik. I można korzystać z niego równolegle, jest zawsze w podręcznikach akademickich. I teraz zobaczycie, że jeżeli ktoś lubi ten wzór, to niech z niego korzysta, jeżeli dla niego wydaje się, że jest to łatwiejsze obliczenie. Czyli w tym momencie pod pierwiastkiem mamy co? Sumę x-ów, każdy z nich podniesiony do kwadratu. Suma takich x-ów podniesionych do kwadratu u nas 317 po przecinku. Dzielę to przez ile mam tych liczb, czyli n, czyli 6, i od nich odejmuję, od tego ułamka, średnią 7 po przecinku, 7,268 podniesione do kwadratu. Z tej różnicy dopiero wyciągam pierwiastek. Pierwiastek jest zawsze na końcu. A więc mogę powiedzieć, że odchylenie przeciętnie, jeżeli oddaje on ten lekkoatleta A skoki na odległość 7,268 metra przeciętnie, to długość jego skoku może być też przeciętnie o 0,379 metra wyższy ta odległość, lub też krótsza może być ta odległość tego oddanego skoku. Ale jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy te prawie 0,4 metra to jest dużo, czy też mało jako zróżnicowanie, to my liczymy tak zwany współczynnik zmienności klasyczny,
czyli faktycznie dzielimy nasze odchylenie standardowe przez średnią i po podzieleniu odchylenia przez średnią, po zamianie na procent, widzimy, że to jest tylko 5,215%, czyli ja bym powiedziała procentowo jest to bardzo niewielka, znikoma zmienność. Jeżeli teraz analizujemy lekkoatletę B, bo mamy do niego porównać wyniki lekkoatlety A, to z treści zadania wiemy, że średnia arytmetyczna jego wyników była od razu 7,5, czyli nie trzeba liczyć, ale jest powiedziane, że suma kwadratów wynosiła. Czyli ten drugi element w treści zadania będzie się przydawał do obliczenia odchylenia standardowego dla jego wyników. Czyli w tym momencie odchylenie standardowe, średnia 7,5 wejdzie tutaj z tego samego wzoru, co dla lekkoatlety A. Innego się już tutaj nie da zastosować, jak w przypadku lekkoatlety tak, a tutaj nie, tylko ten jeden wzór. No i wiem, że suma kwadratów, tu mamy dosłownie suma kwadratów, czyli x-ów do kwadratu podzielone przez n, mamy wpisane z treści zadania, wychodzi wynik 4,335. No i już nam się zwraca uwagę, że tutaj różnica jest znacząca. Tu było 0,4 prawie metra, a tu aż o 4 metry te wyniki lekkoatlety B mogą być wyższe od średniej równej 7,5. To jest dość dużo, a więc procentowo, czyli po obliczeniu współczynnika zmienności klasycznego, wiemy, że 4,335 jako odchylenie standardowe w porównaniu do średniej stanowi aż 57,801%, a więc mogę powiedzieć, że jest to bardzo wysoka zmienność i jeżeli mamy porównać, który z tych wyników, czy lekkoatlety A, czy lekkoatlety B jest bardziej regularne, posiada wyniki, no to można powiedzieć, że lekkoatleta B w tym momencie posiada mniej regularne wyniki, bo jego zróżnicowanie skoków jest bardzo wysokie, czyli może oddać skok bardzo nie krótki, ale też i bardzo długi. Jeżeli byśmy chcieli patrzeć na to, jakie są bardziej przewidywalne te wyniki, to bardziej lekkoatleta A posiada wyniki, które łatwiej jest oszacować, przewidzieć, przepraszam, zaprognozować. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło statystyki opisowej, gdzie chcieliśmy zbadać, porównać zróżnicowanie dwóch grup, które są porównywalne ze sobą i wybrać tą, która posiada bardziej do siebie wyniki podobne. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek zadania do omówienia w ramach korepetycji, piszcie na zadania@projekty.małpa.wp.pl. Treści zadania umieszczajcie, czy w załączniku te zadania. Możecie też wejść na stronę internetową zadania.projekty.pl, gdzie zapisane są zarówno zasady współpracy ze mną, jak i zakres przedmiotów, z których mogę udzielić Wam pomocy ekonomicznych, ilościowych. Wy zaglądajcie na pozostałe inne filmy, na playlisty, również ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy ekonometrii. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania filmów, udostępniania ich swoim znajomym, a sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie czy kolokwium, czy egzaminu. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dalszej pracy nad zdobywaniem wiedzy ze statystyki.